Dzień dobry, witam w kartach dnia na poniedziałek. Poniedziałek, karty dnia, już sprawdzam. Uważajcie dzisiaj ze spontanicznością, szybkością, nawet jak będziecie bardzo naciskani ze strony czy to waszych przełożonych, czy to osób, które w jakiś sposób chcą coś szybko załatwić, to pamiętajcie, żeby polegać na swoim doświadczeniu i swoim zdrowym rozsądku. Jeżeli dacie się ponieść naciskom osób, które w jakiś sposób mogą sprawiać wrażenie, że mają takie racjonalne argumenty, a wy tak ślepo pójdziecie za tym, a będziemy mieć w dniu dzisiejszym do tego tendencję ze sprawą właśnie tej ósemki buław, to możemy dzisiaj coś zniszczyć, zepsuć, nabroić i to dosyć tak dotkliwie. Dwie takie mocne karty mi się pokazały, taki trzask walącego się wręcz imperium właśnie w postaci tej wieży i dziesiątki buław, a wydaje mi się, że to za sprawą takich spontanicznych, nieprzemyślanych decyzji. Tutaj koło fortuny również będzie się toczyć, czyli jednej godziny będziemy na tak, drugiej na nie. Różne możliwości pokazały się. Też taka chaotyczność, nieuporządkowanie, różne informacje docierające z zewnątrz, ale też taki chaos wewnątrz nas. No i tutaj dwie osoby, które mogą namieszać właśnie w postaci tego króla denarów i króla buław. Jeden właśnie będzie się wydawał, że jest taki logiczny i tutaj te argumenty właśnie też będą w taki sposób przeważać. Tutaj mi się taka osoba, która jest bardzo charyzmatyczna, pokazała, tak? Czyli prawdopodobnie ta osoba będzie miała zupełnie inne zdanie i wtedy nam się będzie wydawało, że właśnie to ta osoba ma rację. I no, będziemy dzisiaj dosyć tak rozdarci wewnętrznie. I pod koniec dnia właśnie możemy obudzić się z tego chaosu i złapać za głowę, bo zobaczymy, że niektórych spraw po prostu nie da się już uratować, tak? Mówię oczywiście tutaj w taki sposób symboliczny. Jeszcze tylko zerknę, co mi się pokazało pod tym kołem fortuny. Ta moc właśnie mi mówi o tym nacisku z zewnątrz, ale jednocześnie przy mocy jest czwórka buław. A czwórka buław to jest taki nasz wewnętrzny azyl, ale również miejsce, w którym my czujemy się bezpiecznie. Jeżeli słuchacie tego filmu na początku dnia albo też w niedzielę wieczorem, to jeżeli będziecie odczuwać właśnie takie napięcie i nacisk z zewnątrz, to jeżeli tylko będziecie mieć okazję, możliwość, udajcie się w miejsce, gdzie czujecie się bezpiecznie. Każdy ma swój azyl, swój kącik, w którym wycisza swój umysł. I tam postarajcie się wyrównać oddech, uspokoić myśli i wtedy dopiero przyjdą wam wasze, i tutaj podkreślam to słowo, wasze decyzje, wasze myśli, refleksje. I to będzie jedyne, na czym dzisiaj będziecie mogli polegać. Pamiętajcie o tym w momencie, kiedy będziecie odczuwać te fale naporu z zewnątrz. To jest dzisiaj bardzo, bardzo ważne. Także takie informacje dla was, kochani, jeśli chodzi o ten poniedziałek. Ja wam ze swojej strony życzę dużo spokoju. Pamiętajcie o azylu, pamiętajcie o waszych myślach, waszych decyzjach, nie nikogo innego. A my słyszymy się już w kartach dnia na wtorek.